Cześć, oglądacie kanał Tędy Tablendy. Witamy już po raz 29. W poprzednim odcinku zabraliśmy Was do wolońskiej części, a dokładnie do Liège. Teraz zabieramy Was na spacer we Flandrii. A dokładnie do Flandrii Wschodniej. Jeszcze dokładniej do regionu Oasla. Pewnie zapytacie teraz, gdzie to jest i co to w ogóle jest. Zerknijmy na mapkę. To jest właśnie tam u góry, to czerwone miejsce. Właśnie tutaj jest Oasla. Oasland to region kraju we wschodniej Flandrii. W przeważającej części na zachód od autostrady E17 na odcinku Antwerpia-Lokeren, rozlegający się od południowo-zachodnich granic Antwerpii do Lokeren właśnie. A od północy sąsiaduje z prowincją Zeeland w Holandii. Ci, którzy śledzą nasz kanał, wiedzą, że już mamy dwa odcinki z Zeelandii. Pierwszy to był Zierikzee, gdzie oglądaliśmy foki i płynęliśmy pod najdłuższym mostem Holandii. A drugi? A drugi Schulst, gdzie spacerowaliśmy po mieście z hiszpańskim żołnierzykiem. Kto jeszcze nie widział tych obu naszych filmów, zapraszamy poszperać na naszym kanale. Dokładnie, ale dzisiaj zostajemy w Lokeren i jego okolicach. Pójdziemy sobie pospacerować po Moltbruk, po taki rezerwat, a później wrócimy do miasta. Taki odcinek bez ciśnienia, spotkanie z naturą, idealny pomysł na wycieczkę na świeżym powietrzu, szlak do zwiedzania zarówno pieszo, jak i do pokonania rowerem. Jeśli ktoś z Was potrzebuje na moment odskoczni od zgiełku miasta albo ochotę na spacer z rodziną, może śmiało poświęcić 2-3 godzinki, a przy okazji wzbogacić swoją wiedzę. Regionowi Oasland mamy zamiar poświęcić więcej niż jeden odcinek, także bądźcie czujni. Zanim dotrzemy do Moltbruk, warto zaliczyć spacer przez mniejszy rezerwat, The Baylands. To tutaj znajdziecie punkt obserwacyjny gniazda bocianów. Bociany przylatujące do Lokeren zawsze stanowił duże zainteresowanie. Troska o ich zdrowie także stanowi priorytet dla służb opiekujących się terenami rezerwatów. Mieszkańców tego apartamentu, jeśli będziecie uważnie oglądać nasz film, ujrzycie nieco później. Do Moltbruk dotrzemy idąc od centrum Lokeren, lewym brzegiem rzeki Durme, wzdłuż Hrotekaj. Wokół bagien przebiega grobla, dostępna zarówno dla spacerów pieszych, jak i jazdy rowerem. Moltbruk to rezerwat przyrody o powierzchni około 80 hektarów. Jest to obszar bagienny o dużej różnorodności biologicznej. Słynie z dzikiego ptactwa wodnego oraz roślin bagiennych. Krajobraz obejmuje bagna, lasy bagienne, wydmy rzeczne, pola trzcinowe i wilgotne łąki. To jeden z dwóch pierwszych rezerwatów we Flandrii, który otrzymał status uznanego rezerwatu przyrody. Tym samym należy do europejskich obszarów przyrody chronionej. Dobra jakość wody oraz zróżnicowane biotopy dają możliwość życia dla wielu gatunków roślin czy zwierząt.
Paciupolkę to postać z opowiadań lokalnej pisarki Yvonne Wahemans. Pomnik gnoma odsłonięto w 2009 roku i zawsze stanowi on gratkę dla dzieciaków. Opowiadania czy kolorowanki o jego postaci są dostępne w centrum dla zwiedzających, co naprawdę niewielkie pieniądze. Molsbrook jest domem dla wielu gatunków ryb. Najczęściej spotykane to węgorz, lin, leszcz, szczupak. Niech jednak nie przychodzi nikomu do głowy łowienie ryb na dziko. Łowienie ryb jest możliwe dzięki prawnie wymaganej, bezpłatnej umowie połowowej. Wędkowanie odbywa się tutaj tylko na wyznaczonych terenach. Docieramy do wspomnianego centrum dla zwiedzających. Centrum oferuje zwiedzającym stałą wystawę o przyrodzie własnego regionu. Ponadto zawsze organizowana jest jakaś wystawa czasowa. Rezerwat ma nawet stałych mieszkańców. Mieszka tutaj wydra. Nam się jej nie udało zobaczyć, ale jest na YouTube film pod tytułem Otter in Molsbrook, May 2022. Rezerwat jest częstym kierunkiem badań i zdobywania wiedzy przez studentów. My co prawda się na tym nie znamy, ale z pewnością kogoś z Was też to zainteresuje. Od 1968 roku w rezerwacie zarejestrowano obecność aż 235 gatunków ptaków. Między innymi ptactwo lęgowe jak perkos dwuczuby, cyraneczka zwyczajna, cietrzew, mewa czarnogłowa, gajówka polna, słowik niebieskogardły czy zagrożony wyginięciem lasówka ruda. Ponadto odnotowano 306 gatunków roślin, również wiele rzadkich, takich jak buraki zaroślowe, czy trawy bagienne, łąkowa, czy pełzające. Również 44 gatunki pająków, w tym Carolita paludosa, który występuje jedynie w 10 miejscach w 4 krajach.
ostatnio jakby rzadziej mamy możliwość obserwacji motyli w przestrzeni miast. Tutaj odnotowano 26 ich gatunków oraz aż 442 gatunki ciem. Na obrzeżach miasta przy wyjeździe w stronę Sint-Niklaas znajduje się inny leśny park miejski – Bospark. To z kolei miejsce bardziej rekreacyjne. Na jego terenie znajduje się plac zabaw, także ze sprzętem spinaczkowym. Ponadto obecne są zwierzęta, a także kort tenisowy, dwa boiska do piłki nożnej czy mała herbaciarnia w lesie. W XVIII wieku miasto miało największą ilość mieszkańców we Flandrii, po Gandawie. To również okres boomu gospodarczego Lokeren. Ten jednak został przejęty pod koniec XIX wieku przez pobliskie większe miasta, takie jak Aalst czy Sint-Niklaas. Z ciekawostek, prawa miejskie miastu nadał sam Napoleon Bonaparte. Po zakończeniu II wojny światowej miasto doświadczyło kolejnej, szybkiej i stabilnej odbudowy. Mieszkańcy Lokeren nazywani są często Lokelaars. Nie możemy zapomnieć o życiu sportowym miasta. Niegdyś liczący się klub KSC Lokeren, później Sporting Lokeren, grający w najwyższej klasie rozgrywkowej, dwukrotny zdobywca Pucharu Belgii, był chlubą miasta. W życiu klubu był i polski wątek. Grali tu Włodzimierz Lubański, Grzegorz Lato czy Krzysztof Pawlak. Niestety w 2020 roku klub był zmuszony ogłosić bankructwo w wyniku korupcji, tym samym łącząc siły z pobliskim Temsem. Co roku w marcu odbywa się jednodniowy wyścig kolarski Omloop Van Het Waasland. Władze miasta stawiają na tolerancję i środowisko. Nie bez powodu do miasta dopisuje się zwrot Fel Naturel, poniekąd nawiązujący do zielonego życia rezerwatu Molsbrook.
Pamiętasz, jak zabrałeś mnie tutaj na koncert pewnego starszego pana? Tak, to był Raymond Van Het Groenwood, ten od słynnej piosenki Twee Meisjes. Chyba byłem tam najmłodszy z całej publiczności i chyba się nieco nudziłem. W 2011 roku przy okazji przebudowy marktu zainstalowano 3 zające. To wesołe dzieło sztuki nawiązuje do przeszłości miasta, kiedy to Lokeren było światowym centrum króliczym i zajęczym. Kolejna instalacja w pobliżu marktu, tęczowa ławeczka, stanowi symbol wspomnianej wcześniej tolerancji miasta. Często trudno znaleźć tutaj wolne miejsce, by przysiąść, zwłaszcza kiedy młodzież wraca ze szkół lub kiedy odbywa się największe święto miasta. A to święto to 10-dniowy festiwal Lokersfesten, odbywający się każdego roku na początku sierpnia. Ściąga wiele gwiazd muzyki zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Sami wielokrotnie uczestniczyliśmy w koncertach. Który koncert wspominasz najlepiej? Kaigo i Skankananzi. No ja też Skankananzi. Arno dał też czadu. W tych dniach Mark zamienia się w jeden wielki plac karuzel i punktów gastronomicznych. Równocześnie odbywał się także inny 10-dniowy festiwal, tym razem gratisowy, Fonen Feisten. Także i tam czasami zaglądamy. Lokeren w tych dniach nie zasypia. A to drogowskaz do naszego następnego filmowego odcinka. Nie przegapcie go. Zaglądajcie na nasze social media. Pamiętajcie o lajkach i subach. Widzimy się niebawem. Do następnego. Janek i Łukasz.